Jako tak zwana kolebka ludzkości, Afryka odgrywa kluczową rolę w rozwoju naszego gatunku. Bogaty w kulturę i zapierające dech w piersiach krajobrazy, drugi co do wielkości kontynent na Ziemi jest zawsze na celowniku historyków, przyrodników i archeologów. Dziś chcemy Wam pokazać, jakie skarby drzemią w Afryce. Chcesz zrozumieć niewytłumaczalny incydent, który miał miejsce w Zimbabwe w 1994 roku? I dowiedzieć się, dlaczego odkrycie starożytnego miasta wstrząsa naszym konwencjonalnym światopoglądem? W takim razie oglądaj do końca. Nie zapomnij dać nam lajka i kliknąć subskrypcji oraz włączyć powiadomień. Będzie nam miło, jeśli skomentujesz wideo i podzielisz się przemyśleniami pod spodem. Zaczynamy! Incydent w szkole Ariel. Jest 16 września 1994 roku, kiedy dzieci w pobliżu miasta Ruwa w Zimbabwe gromadzą się w szkole Ariel, jak każdego dnia. Czy wciąż myśleli o niesamowitych raportach, które krążyły dwa dni wcześniej? Wiele osób widziało dziwną, lśniącą kulę ognia na nocnym niebie. Początkowo dzień szkolny nie różnił się niczym od innych, aż nadszedł czas na pierwszą przerwę. Gdy nauczyciele udali się na spotkanie, 62 uczniów w wieku od 6 do 12 lat zaobserwowało coś niesamowitego. Kilka srebrnych statków kosmicznych schodzących wprost z nieba i lądujących na pobliskim polu. Ale to nie wszystko. Istota ubrana całkowicie na czarno podeszła do przestraszonych uczniów, aby wysłać im wiadomość telepatyczną. Dziwaczna postać ostrzegła najmłodszych, aby lepiej dbali o swoją rodzinną planetę. W przeciwnym razie ludzkość zginie wraz z Ziemią. Kiedy dzieci opowiedziały nauczycielom, przez co właśnie przeszły, ci postanowili natychmiast odesłać uczniów do domu. Pytanie, co naprawdę spowodowało incydent w Ariel School, jest nadal przedmiotem gorących dyskusji. Dzieci zostały poproszone o ponowne opisanie incydentu i wykonanie rysunków dziwnych stworzeń i obiektów latających. Relacje i zdjęcia powinny pokrywać się w swoich podstawowych cechach, jednak niektórzy uczniowie twierdzili, że nie zauważyli przybycia pozaziemskich gości. Podczas gdy niektórzy eksperci uważają, że dzieci mogły być ofiarami masowej histerii, inni z kolei twierdzą, że incydent w Ariel School to najbardziej znaczące spotkanie trzeciego stopnia lat 90. Gepard. Ruiny miasta Gedi są najlepszym przykładem zapomnianego miasta, które otwiera przed nami drzwi do minionej epoki. Na wschodnim wybrzeżu Kenii, około 5 km od morza, mieszkańcy ważnego centrum handlowego mogli cieszyć się wielkim dobrobytem. Ponadto ruiny wykonane z wapienia koralowego pokazują nam zapierające dech w piersiach piękno architektury wschodnioafrykańskiej. Jednak po tym, jak miejscowi zostali zaatakowani przez portugalskich zdobywców, Gedi miało zostać tymczasowo opuszczone na początku XVI wieku. Po ostatnim krótkim okresie rozkwitu miasto zostało ostatecznie opuszczone na początku XVII wieku. Prowadzone od 1948 badania archeologiczne doprowadziły do odkrycia pałacu, kilku meczetów, wielu domów i grobowca. Urodziłem się mężczyzną. W 2015 roku lista rodzaju Homo została rozszerzona o jeden gatunek. Naukowcom udało się przypisać skamieniałości odkryte w jaskini wschodzącej gwiazdy nowo wprowadzonemu Homo naledi. Wiek szacuje się na coś pomiędzy 236 tysięcy 335 tysięcy lat. Teraz wiemy, że nasz wymarły krewny miał około 1,5 metra wzrostu i ważył od 40 do 55 kg. Ponadto gatunek ten charakteryzował się bardzo małą wewnętrzną objętością czaszki i proporcjami ciała przypominającymi małe populacje. Długie, zakrzywione kości palców, a także szerokie kciuki wskazują na to, że Homo naledi był doskonałym wspinaczem. Natura zębów pokazuje nam z kolei pierwotną ich dietę. Duże, mocne zęby trzonowe wskazują, że Homo naledi albo żywił się głównie dość twardymi roślinami, albo też połykał dużo piasku i pyłu, jedząc miękkie rośliny. Impossible Rock. W połowie drogi między wschodnim wybrzeżem Afryki a Madagaskarem leży wyspa Anjouan, odległa wulkaniczna wyspa, która powstała w wyniku erupcji około 4 milionów lat temu. Ze względu na swoje ogniste pochodzenie, wyspa powinna być zbudowana z wulkanicznego bazaltu, ale tak też nie jest.
Zamiast tego geolodzy wielokrotnie spotykają tu kwarcyt, który nie pochodzi z wulkanów. Nie wiadomo, co złoża kwarcytu robią na wulkanicznej wyspie. Możemy tylko spekulować na ten temat. Jedna z teorii opiera się na tym, że skała oddzieliła się, gdy kontynent Gondwana podzielił się, a następnie wylądował w basenie morskim. Potem, kiedy wulkan wybuchł i stworzył wyspę Anjouan, kwarcyt w jakiś sposób powrócił i splótł się z bazaltem nowonarodzonej wyspy. Kamień z nieba. Deszcz, śnieg, jasno-niebieskie kamienie, których skład chemiczny różni się od wszystkiego, co znane. Czasami najdziwniejsze rzeczy naprawdę spadają z nieba. W 1990 roku w Sierra Leone badacz Angelo Pitoni odkrył dziwny artefakt, który według miejscowej legendy miał boskie pochodzenie. Takie kolorowe formacje miały być mistycznymi stworzeniami, które wzbudziły gniew Boga, a następnie zostały zamienione w kamień i zrzucone na ziemię. Analiza naukowa wykazała, że kamień z nieba składa się w 77% z tlenu, w 20% z węgla i wapna oraz kilku innych substancji, takich jak krzem. Ponieważ jednak ten skład materiałowy wyraźnie różni się od wszystkich ziemskich skał, uzasadnione jest stwierdzenie, że obiekt w rzeczywistości nie pochodzi z tego świata, ale z innej planety. Ostatecznie mógł pojawić się na Ziemi między 2500 a 17 tysięcy lat temu. Bakoni. Wokół południowoafrykańskiego miasta Makadodorp znajdują się fascynujące ślady przeszłości – ruiny starożytnego plemienia Bakoni. Do dziś otaczające miasto wzgórza zdobią kamienne tarasy, kompleksy i ulice, które pokazują nam, że afrykańskie rolnictwo wcale nie było tak prymitywne, jak uważano przed przybyciem Europejczyków. Według niektórych ekspertów, ruiny Bakoni świadczą o innowacjach technologicznych i rolniczych dokonanych przez tubylcze plemię na długo przed erą kolonialną. Ślady grupy etnicznej sięgają początku XVI wieku, ale w rzeczywistości Bakoni mogą pochwalić się znacznie dłuższą historią. Według niektórych teorii wiek ruin to niewiarygodne 200 tysięcy lat, co sięga początków współczesnego człowieka, ale nie możemy tego w 100% udowodnić. Do dziś liczni archeolodzy dążą do pełnego rozszyfrowania historii Bakoni, a tym samym zbliżenia się nieco do naszych własnych początków. Podobnie jak wiele innych starożytnych ruin, relikty Bakoni są owiane ekscytującymi legendami. Dlatego niektórzy ludzie są pewni, że kamienne ściany i kręgi utworzyły coś w rodzaju starożytnej sieci elektrycznej tysiące lat temu. Ówczesnym ludziom udało się przekształcić częstotliwość rezonansową Ziemi w użyteczną formę energii. Niestety, ruiny Bakoni zostały całkowicie zaniedbane przez rząd, co spowodowało gwałtowne pogorszenie się ich stanu. Aby dowiedzieć się więcej o prawdziwym pochodzeniu tych starożytnych budowli, pilnie potrzebne są profesjonalne badania. Zagubione miasto. Tam, gdzie najbardziej zaawansowane technologie naszych czasów zderzają się ze starożytnymi reliktami, przeszłość znów ożywa. Już w latach 70. i 80. archeolodzy odkryli ruiny stuletnich budynków w pobliżu Johannesburga. Chociaż w tamtym czasie badacze myśleli, że to tylko luźne skupisko wiosek. Około 40 lat później szczegółowe zdjęcia lotnicze ujawniły prawdziwe rozmiary odkrycia. W rzeczywistości są to pozostałości ogromnego miejsca, które drzemało w tajemnicy przez 2 stulecia. Podobnie jak wiele innych osad w regionie, miasto to padło ofiarą krwawej wojny domowej na początku XIX wieku. Przy pomocy złożonej technologii laserowej przerośnięte relikty wreszcie mogły zostać przywrócone na światło dzienne. Z dotychczasowych analiz wynika, że zaginione miasto zostało zbudowane w XV wieku i zajmowało obszar o wymiarach 10x2 km. Nagrania ujawniły od 750 do 850 mieszkań, ale badacze nie potrafią oszacować, ile osób tu kiedyś mieszkało. W centrum wsi znajduje się obszar prawie 10 tysięcy m2, który według niektórych badaczy podzielony jest na tzw. krale, czyli zagrody dla bydła. Jeśli ta interpretacja jest słuszna, znalazłoby się tu miejsce dla 1000 sztuk bydła, co świadczyłoby o zamożności dawnych mieszkańców. Jednak zanim prawdziwa historia zaginionego miasta zostanie odszyfrowana, wymagana jest cierpliwość. Dalsze badania zajmą co najmniej 10 lat. 200-tysięczne miasto. To wiadomość, której potwierdzenie wstrząsnęłoby całym naszym światopoglądem. 150 km na zachód od stolicy Mozambiku, Maputo,
archeolodzy odkryli złożone ruiny wielkiego kamiennego miasta. Analiza tempa erozji dolerytu wykazała, że metropolia powstała między 160 a 200 tysiącami lat temu. Dla kontekstu, chociaż piramidy egipskie i budowle mezoamerykańskie są uważane za najbardziej zaawansowane budowle starożytności, nie mają więcej niż 6 tysięcy lat. Świątynia Gantia, która powstała około 3600 lat przed naszą erą, jest obecnie najstarszą budowlą na świecie. Jeśli datowanie wieku afrykańskiego miasta jest kontrowersyjne, ale poprawne, musielibyśmy radykalnie zakwestionować wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o własnym gatunku. Otoczona wysokimi murami i wyposażona w okrągłe budowle metropolia posiadała skomplikowaną sieć dróg, które łączyły ze sobą obszary rolnicze. Nie wiadomo jednak, kto zbudował to miasto. Musiała to być jednak wysoko rozwinięta cywilizacja. Obrazy, które mieszkańcy uwiecznili na ścianach z twardej skały, pokazują, że czcili słońce. Jednak fakt, że najwyraźniej używali symboli starożytnego Egiptu, rodzi tylko więcej pytań. Starożytne narzędzia. Któż tego nie zna? Jeden zły ruch i znajdziesz się na dziewiczym stanowisku archeologicznym, w którym znajdują się starożytne kamienne narzędzia. W rzeczywistości sensacyjne odkrycie dokonane przez Sonię Harmand i jej zespół w Kenii zawdzięczamy temu, że źle skręcili. Po tym jak eksperci zdali sobie sprawę, że stanowisko Lomekwi skrywa wiele tajemnic archeologicznych, rozpoczęli wykopaliska na dużą skalę. Z sukcesem odzyskano łącznie 130 artefaktów. Przy szacowanym wieku niewiarygodnych 3,3 miliona lat znaleziska to między innymi najstarsze znane narzędzia w historii. Senegambijskie kamienne kręgi. Położone we wschodniej Gambii i na północy Senegalu ponad 1000 senegambijskich kamiennych kręgów rozciąga się wzdłuż wspólnej linii o długości 350 km. Badania wykazały, że konstrukcje powstały między III wiekiem przed naszą erą a XVI wiekiem naszej ery. Aby doprowadzić do pożądanego kształtu czerwono-brązową skałę laterytową, która czasami waży nawet 7 ton, jej twórcy użyli pewnych narzędzi. Pod tym względem senegambijskie kamienne kręgi różnią się od większości innych porównywalnych struktur, które zwykle składają się z nieobrobionych kamieni. Egzotyczne zwierzęta. Co mieszkańcy Hierakonpolis robili około 5000 lat temu, aby reprezentować status społeczny? Zgadza się, mieli egzotyczne zwierzaki, takie jak słonie czy hipopotamy. Wykazały to szczegółowe badania tzw. cmentarza klasy wyższej. W około 200 grobach spoczęli nie tylko ludzie, ale także ich czworonożni towarzysze. Spojrzenie na zagojone, złamane kości pokazuje, że najprawdopodobniej nie były to dzikie zwierzęta. Zwierzęta te prawdopodobnie zaraziły się, kiedy zostały schwytane. Bajkowe kręgi. Sekret tajemniczych kręgów baśni został ujawniony. Zespół z Uniwersytetu w Getyndze ogłosił to po szczegółowym zbadaniu tych miejsc w Namibii. Teorię opartą na wpływie termitów można było ostatecznie obalić. Zamiast tego mielibyśmy tu do czynienia z rezultatem naturalnej samoorganizacji. Ale przede wszystkim, wyposażeni w specjalne czujniki wilgoci gleby, naukowcy stwierdzili, że trawy w bajkowych kręgach obumierają natychmiast po opadach deszczu, mimo że deszcz powinien faktycznie stymulować wzrost roślin. Badanie niezwykle długich, ale nienaruszonych korzeni wykazało, że można wykluczyć wpływ owadów. Wniosek jest raczej taki, że trawy pocą się w palącym upale pustyni Namib i stale tracą swoją wilgoć. W rezultacie korzenie tworzą rodzaj próżni wilgoci w glebie, co oznacza, że dosłownie przyciągają chłodną wodę. Pozwalają trawom tworzyć wzorzyste formacje krajobrazowe, uzyskuje się równomierne rozmieszczenie, przy czym wszystkie rośliny korzystają z zasobów wodnych zapewnianych przez nagie płaty. Teraz kolej na Ciebie. Które odkrycie najbardziej Cię zaskoczyło? Co myślisz o incydencie w Ariel School? I czy odkryte ruiny miasta naprawdę mogą mieć 200 tysięcy lat? Podziel się z nami swoimi myślami w komentarzu poniżej. Nie zapomnij też dać lajka i kliknąć subskrypcji, aby być z nami na bieżąco. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Wszystkiego dobrego i do następnego razu.